Dzień dobry najmilsi. Za nami już najważniejsza część pisemna egzaminu z języka polskiego dla poziomu podstawowego. Jeszcze 17 maja piszą ci, którzy chcą napisać egzamin na poziomie rozszerzonym. Natomiast od 10 do 23 maja przewidziana jest sesja egzaminów ustnych z języka polskiego. Wiem oczywiście, że w tym roku wzbudzała ona bardzo dużo emocji. Generalnie dlatego, że czujecie się. Przynajmniej w większości. Poszkodowani czasem spędzonym na nauce zdalnej, tą niestety katastrofalną pandemią, katastrofalną w skutkach, bo ponieważ spędziliśmy dużo czasu w izolacji, ale z drugiej strony wiemy również z doświadczenia, że matura ustna nie jest takim okropnym doświadczeniem dla was, jak mogłaby się wydawać. To, że wcześniej może się tak zdarzyło, że braliście udział w jakichś takich pokazowych egzaminach, czy egzaminach próbnych i odbieraliście to, może niektórzy z was, przynajmniej negatywnie, to myślę, że to raczej było tak, bardziej Aktorsko ze strony komisji, niż serio. Ponieważ moje wieloletnie doświadczenie w pracy w egzaminacyjnych komisjach i właśnie również jako osoby pytającej, może powiedzieć Wam tylko jedno. Mianowicie to, że nauczyciele, którzy będą z Wami podczas tego egzaminu, są generalnie nastawieni bardzo życzliwie. Życzliwie do tego stopnia, że po prostu wystarczy, żebyście się zechcieli odezwać i powiedzieć cokolwiek na zadane tematy, a już tak naprawdę dalej to pójdzie. Samo. I z pewnością komisja będzie nastawiona tak życzliwie, że nawet jakoś tam pomoże w razie trudności wybrnąć z nieoczekiwanych pytań czy też z jakichś takich wątpliwości, bo my wiemy, że wy się boicie. My wiemy, że czasami ze stresu zapomina się własnego imienia, nie mówiąc już o treści książki. I jesteśmy doświadczeni w różnych sytuacjach, ja na pewno, więc to dla nas nic nowego. I doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak się czujecie w trakcie takiego egzaminu. Moja pierwsza i bardzo ważna uwaga: nigdy nie rezygnujcie. Jeżeli nawet dostaniecie taki zestaw z pytaniami, który wzbudzi w Was ogromne przerażenie, to i tak siądźcie do tej ławki i spróbujcie odetchnąć. Nie ma sensu, żeby w chwili bardzo silnych emocji wstawać i wychodzić. Nie ma też sensu działanie polegające na tym, że nic nie napiszę, nic nie powiem, bo i tak nic nie wiem. Spróbujcie przynajmniej wyciągnąć jakikolwiek wniosek z tekstu, który dostaniecie. Jakąkolwiek informację. Bo dostaniecie dwa pytania. Jedno było wam już znane, ponieważ było opublikowane jako tak zwane pytanie jawne i lista tych pytań jawnych jest już bardzo szczegółowo opracowana w różnych miejscach. Chociażby w internecie, więc mogliście się z nimi wcześniej zapoznać. A jeżeli chodzi o listę pytań niejawnych, moi drodzy, to też nie będzie tutaj żadnego zaskoczenia. Dlaczego? Kiedy w 2015 roku wchodziła ta nowa formuła matury ustnej, polegająca na losowaniu pytań, pojawił się tak zwany zbiór zadań. Egzaminacyjnych z języka polskiego, który jest dostępny nawet na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Są tam pokazowe zadania, zarówno z literatury, także zawierające teksty ikoniczne, czyli obrazy, no i oczywiście zadania z języka, tak zwanej nauki o języku. Można zatem sobie szczegółowo je przestudiować i wcale nie byłabym zdziwiona, gdyby któreś z takich pytań w tej samej lub zmienionej formie trafiło się podczas egzaminu ustnego. Bo nie Ponieważ tutaj, tak na dobrą sprawę, niewiele da się wymyślić nowości. Kręcimy się w ciągu takiego, kręcimy się w takim obszarze, który ma pewną ograniczoną jednak, e, ograniczony zasób wiedzy wymagany od maturzysty i raczej nikt nie będzie szedł w stronę wymyślania co roku coraz to dziwniejszych i trudniejszych pytań, bo one i tak muszą się odnosić do rzeczy poznawanych przez Was w ramach podstawy programowej w szkole średniej. I w gruncie rzeczy mają zbadać przede wszystkim Waszą wiedzę, podstawy Waszej wiedzy wyniesionej ze szkoły średniej. Jak wygląda taki egzamin? Napisywałam nieraz. Jesteście oczywiście wpisani na konkretną listę i konkretną godzinę, dlatego tutaj radziłabym być trochę wcześniej. I oczywiście osoba, która pracuje w komisji po Was wyjdzie. Wówczas oczywiście losujecie zestaw, uprzednio przedstawiacie się, pokazujecie dokument tożsamości i siadacie sobie do stolika, na którym powinna znajdować się już opieczętowana hmm, pieczątką szkoły kartka, na której możecie robić sobie przez 15 minut notatki do odpowiedzi. Wiele osób pyta mnie, czy można na nie zerkać, czy można na nie patrzeć, a nawet czytać. Oczywiście, że tak. Faktem jest, że dobrze byłoby od czasu do czasu popatrzeć na komisję i spróbować powiedzieć coś od Siebie, ale no cóż, nie oszukujmy się. Wiele osób naprawdę bardzo się krępuje takich y, y, z bezpośrednich spojrzeń, y, więc tę kartkę można mieć przy sobie i można do niej zerkać. Najlepiej jest sporządzić na niej plan wypowiedzi odnośnie pierwszego i drugiego pytania, żeby niczego nie zapomnieć. Warto się powstrzymać od słuchania odpowiadającego przed Wami kolegi bądź koleżanki, tylko skupić na tym, co macie do przekazania na tej kartce. Następnie macie do 10 minut, aby wygłosić swoją wypowiedź. To jest bardzo istotne. Macie bowiem dwa pytania i tylko 10 minut. Jeżeli będziecie zbliżać się do tej granicy, zostaniecie przez członka komisji poinformowani, że trzeba zmierzać do końca. Czy w ciągu 10 minut da się powiedzieć jakieś bardzo, bardzo duże, duże w ogóle nie wiem zasoby informacji odnośnie dwóch pytań? Nie. Dlatego skupcie się na esencji na tym, co najważniejsze. Potem nastąpi 5 minut rozmowy z egzaminatorem. Mogą paść trzy pytania, z czego jedno będzie raczej pytaniem o Waszą perspektywę. To są pytania w rodzaju dotyczące, jakby, Waszego spojrzenia, na przykład, na działania bohatera literackiego, o którym mówiliście, na konkretną sytuację. Czy zgadzacie się ze sposobem, w jaki postąpił, czy będąc na jego miejscu postąpilibyście podobnie, a zatem nie należy się także tych pytań obawiać, bo to. Pytanie o osobistą perspektywę rzeczywistości wymaga przedstawienia jakiegoś stosunku do wydarzeń, no i oczywiście uzasadnienia, dlaczego? Przykładowo, nie postąpiłabym tak jak Konrad Wallenrod. A teraz, moi drodzy, w kolejnych odcinkach, które chciałabym Wam przedstawić, będę również prezentowała. To, co może się i Wam przytrafić, a więc losujemy pytania z puli jawnej, i jednocześnie będę Wam pokazywać pytania z tej puli niejawnej, przykładowe. Oczywiście nie takie, które dotyczą obecnego egzaminu, tylko takie, które przytrafiły się już jako niejawne wcześniej, we wcześniejszych latach, i będę Wam demonstrować, jak można odpowiedzieć na konkretne pytanie z danego zestawu. Dziękuję Wam więc serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki.